Wezwany śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a także zastępy straży pożarnej z Trzemżala, Trzemeszna i Gniezna. To dramatyczny finał prac polowych w Mijanowie w powiecie gnieźnieńskim. W ich trakcie ranny został nastolatek. No tutaj policjanci na razie mają informację, że podczas prac polowych w pewnym momencie nastolatek znalazł się pod ciągnikiem. Od razu zostały powiadomione służby ratunkowe. Ostatecznie ten chłopiec został zabrany helikopterem do szpitala. Chłopiec trafił do szpitala dziecięcego przy ulicy Wrzoska w Poznaniu. Jego życiu nic nie zagraża. Największych obrażeń doznał w okolicy biodra, miednicy, spojenia łonowego. I to właśnie na tych miejscach skupiają się chirurdzy i teraz udzielają mu pomocy. Natomiast chłopak jest w stanie ogólnym dobrym. Takich wypadków może być więcej. Na to już teraz przygotowani są chociażby lekarze ze szpitala przy Wrzoska. Bo przypadek nastolatka z Mijanowskiego Pola nie był pierwszy. Jest dopiero drugi wypadek w sezonie, który mamy tego typu. Już chirurdzy mówią, że spodziewają się tego typu wypadków. Tak, wiedzą, że ten sezon się właśnie rozpoczyna i co roku tego typu dzieci z tego typu obrażeniami trafiają do szpitala. Stąd apel policji o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie pracy na polu. Latem, kiedy te prace polowe są w pełni tak naprawdę, do tych wypadków dochodzi częściej niż w innych porach roku. I oczywiście niedopuszczalnym jest, żeby dzieci wykonywały jakiekolwiek prace, czy pomagały w sposób niedostosowany do ich wieku. Policja będzie teraz sprawdzać, czy właśnie w trakcie prac na polu w Mijanowie nie zabrakło zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.